Powodzenia, do 12, do 12. 13, 14, 12, dobrze. Łapiemy gości, łapiemy gości. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Kurde, kurde, a tutaj gościu próbuje coś odłożyć. Dobrze, to tu pułapki, gdzie trzeba postawić. Tu stawiamy pułapkę. O, jak kampi, to jest jakby jakiś Thanos, co nie? Tak on wygląda. Przeszli do drugiego etapu, a ja tańczyć muszę. Najgorzej. Hej, z tej strony Rosa, w tym oto odcinku robimy challenge, w którym to co minutę musimy tańczyć, tak. Co minutę musimy tańczyć, także będzie ciężko. Ogólnie gram na serwerze, serwerze z widzami, więc jeżeli wy chcecie ze mną sobie zagrać w kolejnym odcinku, to zapraszam was na Discorda Tosty Rosta, ewentualnie zapraszam was na moją grupę na Robloxie Tosty Rosta i przez grupkę na Robloxie Tosty Rosta do mnie do gierki da się dołączyć. Mam nadzieję, że wybiorą domek, bo w domku będzie ciekawiej z tańczeniem, albo outpost, tam będzie, albo plant został wybrany. No dobra, niech będzie ten plant. Zobaczymy jak nam pójdzie. Co minutę musimy tańczyć, także pierwszy taniec na 10 minutę, czyli na start gry i tańczymy przez 10 sekund. 10 sekund tańczymy, także czy to przeżyje? Oj, będzie ciężko, bo żeby tańczyć, to tutaj przeciwnik będzie mógł mnie zabić, kiedy będę tańczył, więc no, coś czuję, że źle to się skończy. Jestem świnką! Pierwsza runda będzie łatwa, jeżeli chodzi o tańczenie, więc pierwsza runda, jeżeli chodzi o tańczenie, na luzie. Druga runda myślę, że będzie cięższa, bo będę wtedy graczem, a nie świnką. Jesteśmy w poczekalni do gry, musimy zatańczyć pierwszy taniec. A dance. Dobrze, tańczymy i tańczymy do 9.45, albo w sumie zatańczmy sobie do respa, bo w sumie to jest łatwe, ale tańczenie na zabójcy to będzie łatwe. Jak tu w ogóle ty macha, kurde, Kozaczek, dobra. Czekamy sobie, tak tańczymy tu już do końca, bo nie ma co i tak co minuty tańczymy, także teraz na 9 tańczymy. Mam nadzieję, że moje plany z tańczeniem nie zepsują mi jakoś łapania ludzi, ale przynajmniej skoro jesteśmy teraz zabójcą, to sobie później też zagramy jako właśnie ocalały i będą dwie perspektywy, czyli jak to wygląda ten challenge na zabójcy i jak wygląda ten challenge właśnie na graczu. Także tu jest ziomeczek. O, jak kampi, to jest jakby jakiś Thanos, co nie? Tak on wygląda. Dobrze. Dobrze, ja cię złapię, gościu, ja tutaj robię takie uniki na ciebie. Dobrze, stawiamy pułapkę, jest to pułapka przyciągająca, więc mam nadzieję, że ktoś się złapie, chociaż teraz jak odchodzę daleko, tak trochę średnio, myślałem, że on tam zawróci przy boksie, ale tego nie zrobił, więc musimy, nie, najgorzej, a ja muszę tańczyć. Tak to jak to się skończy, to jeszcze muszę tańczyć, jeszcze będę musiał tańczyć, najgorzej. Dobrze, odblokowałem się, teraz muszę tańczyć. O nie, you can't use here. Czekaj, jeszcze raz. I dance, uwaga, i tańczymy. Musimy tańczyć do 12 sekundy i potem za 10 sekund znowu tańczyć. Także powodzenia, do 12. 13, 14, 12, dobrze. Łapiemy gości. Zobaczymy jak to wyjdzie. Kurde, a tutaj gościu próbuje coś odłożyć. Dobrze, to tu pułapki, gdzie trzeba postawić. Tu stawiamy pułapkę. Jeszcze tu stawiamy pułapkę. No nie, ja muszę znowu tańczyć, jak to się odrodzę. Najgorzej. Tu będzie muzyczka, ja tu muzyczkę, dobra, niech będzie, niech sobie zostanie. Przeszli do drugiego etapu, a ja tańczyć muszę. Najgorzej. Okej, stun minął, także pora na i dance. I tańczymy do 7.21 bodajże, 7.21, coś takiego, tak ponad 10 sekund by tańczyć. Dobrze, uwaga. Jest! Robimy. Teraz robimy typów. Dobrze. Jest! Zabity. Ha! Jest pierwszy. Dobrze, robimy kolejnych. Kolejni będą tutaj i za 12 sekund muszę tańczyć. No nie no, kurde, tyle mnie stunowali, że prawie cały czas tańczę. Dobrze, ale to będę tańczył tutaj. Dobrze, ja już jestem gotowy. Muszę tańczyć za 4, 3, 2, 1, 0 i tańczymy. I jestem w idealnym miejscu. Do 6.50. W idealnym miejscu, bo przynajmniej nie wiedzą, że nie mogę się ruszyć. Uwaga, mogę chodzić, także robimy. Ty, rozzabił mnie tam ziomeczek. O, z dwóch stron. Jak ty, panie P, to zepsułeś? Panie P, tak to się robi. No i pięknie, game over, ej, wygraliśmy. Także challenge, że tańczymy co minutę na zabójcy, udało się. Czy uda się na graczu? Zobaczymy w następnej gierce.
Okej, okay, a więc jesteśmy już na mapce i musimy zacząć od tańca. I tu jest bocik, więc będzie ciężko. I w ogóle tryb wybrali gracz plus bot, więc tu będzie dużo botów. Tańczymy do 47, 46, 5, nie wiem ile tam było, więc do 45 dla pewności. I dobrze, spróbujmy zrobić jak najwięcej. Mam 40 sekund, za 40 sekund znowu będę musiał tańczyć, więc zobaczymy jak to się skończy. Mamy zieloną kartę, więc jest tutaj postęp. Jest postęp, bo jest zielona karta. Zobaczmy, czy nie ma tu jakichś jeszcze itemów na szybko, żeby wiedzieć wszystko, co i jak to wygląda sytuacja. Dobrze, otwieramy zieloną kartą pomieszczenie. Uwaga. A w środku mamy teraz pomarańczową kartę. Super, mamy pomarańczową kartę, więc możemy udać się tutaj dalej. Także udajemy się dalej. Czy tutaj w pomieszczeniach sprawdzali ziomkowie? Chyba sprawdzali, ale zobaczymy. Dobrze, na dole mamy... O nie, za 10 sekund przytańczyć. Tu była Piggy. O nie, tu jest Piggy. O nie, tu jest Piggy. Dobrze, uciekajmy, uciekajmy. Najszybciej, najdalej jak się da. Najdalej jak się da. No nie. No nie, muszę tańczyć. Dobra, czekajcie, czy to jest bot? To jest bot. Dobra, to dajcie mi 50 do 45 sekundy czas. Do 45 sekundy. Spróbuję zrobić jak najwięcej. Uwaga. Dobra, nie ma już czasu. Zabiła mnie. No niestety, niestety. Nie udało się. Na graczu to było... No, ciężkie do zrobienia, ciężkie, ciężkie. No to było takie prawie, że nie do wykonania, tylko na zabójcy dało się cokolwiek tutaj ugrać, na zabójcy dało się jakieś fajne rzeczy podwalać, no bo tańczenie na zabójcy to nie jest jakimś utrudnieniem mega, można zawsze sobie ustawić jakąś fajną lokację i tam zatańczyć, a tutaj, szczególnie, że jeszcze bocik, bo bocik to wszedł i mnie zabił bez problemów, a taki na przykład gracz jakby tu był, no to mógłby sobie darować mi życie lub zatańczyć obok mnie, byłaby na to szansa, natomiast jeżeli chodzi o bota, to było wiadomo, że mnie zabije. A więc co, w tym filmie to było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, jak jesteście nowi na kanale, to strzelajcie suba, lecimy po 20 tysięcy do końca roku szkolnego, czyli do startu wakacji, mam nadzieję, że się uda, więc lecimy, brakuje niecałe 2000, więc let's go, do dzieła i do zobaczenia w kolejnych filmach, podajcie na Discorda, to Styrosta, ja tam jestem, można ze mną sobie porozmawiać, popisać, więc serdecznie zapraszam, no i trzymajcie się, hej! I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crowd.